I zwierzę nutki zbieramy, by gramy razem do taktu. W sobotę w hali Via Sport na osiedlu stałym odbył się koncert charytatywny na rzecz chłopca połączony z licytacją interesujących przedmiotów. Będziemy zbierać pieniążki dla Bartusia. Oprócz takiego tradycyjnego leczenia i na rehabilitację będziemy zbierać przede wszystkim na sprzęt do nauki chodzenia InnoWalk, który tak naprawdę wspomagałby Bartusia, żeby w końcu mógł zacząć tak naprawdę spróbować chodzić, spróbować poczuć się jak inne dzieci w jego wieku. Na scenie zaprezentowali się zespół Avocado, finaliści programu X Factor oraz duet jazzowy Mariusz Rutka i Krzysztof Walczyk. Spore wsparcie zapewnił poseł na Sejm RP Paweł Bańkowski, który ufundował bilety cegiełki, a także włączył się do licytacji przedmiotów i sam przekazał kilka z nich. Poproszono mnie o objęcie patronatem honorowym. Ze swojej strony ufundowałem koszulkę reprezentacji Polski w piłce siatkowej wraz z autografami reprezentantów Polski i chętnie też po koncercie włączę się w licytację przedmiotów, które będą licytowane na rzecz Bartusia Sarany. Bartusia wsparł również marszałek Wojciech Saługa. W organizacji imprezy charytatywnej pomógł także Związek Dużych Rodzin 3+. Dlaczego pomagamy? Odwieczne pytanie. Pomagając, serce człowieka się raduje i cieszy, a poza tym to, co robi się dobrego dla kogoś, wraca po tysiąckroć. Sama jestem tego dowodem, więc jak tu nie pomagać? Wśród licytowanych przedmiotów znalazły się m.in. zdjęcie Małgorzaty Kożuchowskiej, które za 450 zł kupiła Anna Furman, licytując również inne przedmioty. Płyta Hanny Banaszak, za którą 200 zł zaoferował radny Krzysztof Lenort, który wygrał także kilka innych przedmiotów. Koszulka Mariusza Czerkawskiego, którą sprzedano za 350 zł. Pobyt w hotelu Młyn Jacka, który za 600 zł kupił Marcin Sobiech. Bardzo duże wsparcie zaoferował Radosław Leda, który wylicytował przedmioty za blisko 2000 zł. Bartusia wsparł również Wiktor Halski, który wylicytował przedmioty na grubo ponad 1000 zł. Licytowali również Przemysław Gardoń, Grzegorz Piętak, Bartłomiej Smalcerz, Barbara Sikora, Włodzimierz Sypek i pan Żurowski. Oprócz dzisiejszego oczywiście koncertu, dzisiejszej formy pomocy, zbliża się także akcja 1%, więc wszystkie osoby, wszystkie ludzie dobrej woli zapraszam serdecznie i zachęcam bardzo do przeznaczenia tego procenta dla Bartusia. Jest to dla nas pomoc bardzo ważna, ponieważ dziecko wymaga ogromnych wydatków na leczenie i rehabilitację. Stąd bardzo proszę Państwa o pomoc.